Hera do kolonii górniczej zesłana zostać miała. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Ale Leia Batman C-3PO przysłała... Mam Batman. I jej mrocznym rycerzem została. Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Pocałuj mnie w dupę. Ahsoka sobie mieczami machała, podczas gdy wizja Anakina starych fanów Star Warsów łechtała. W tej wojnie będziesz walczyć nie tylko z droidami. Generał Grievous. Kobiety też. Dzieci również. Są jak zwierzęta. Nienawidzę ich! Sabine powrót Imperatora zajawiała. Więc pokonaliśmy Imperium? Bitwa o Endor. Imperator zginął. Jakimś cudem Palpatine wrócił. Kiedy Ahsoka mandatu za prędkość od trona dostać nie chciała. Chcę znać jej historię przeglądarki. Story na Insta. Jakiej jest orientacji? Później na Discordzie ze swoją uczennicą się połączyła, ale także wiedźmy z lasu do swojej grupy dołączyła. Kiedy Vader w domu z Ahsoką tańcował, to Wojtek sytuację uratował, a Tron do kontrataku się szykował. Przecież k***a, panie kapitanie, jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy. Tępy k***u, masz mnie za idiotę, wylądujemy w nocy. K***a, teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitanem. Jednak przestał, bo pora obiadu się zbliżała. A w kolejnym odcinku Wiedźma z Bagien awans na popka dostała. Gdy nowe części do miecza Ezry się znajdowały, to Ahsoka i Sabine ponownie do znajomych się zapraszały. I na imprezę do trona jechały, bo słyszały, że wiedźmy z lasu sztuczki wskrzeszania to chyba od samego Palpatina nauczały. Jakimś cudem Palpatine wrócił. O Boże, zombie w Star Warsach. Baba Popek bossem z Dark Soulsów została. Gdy Sabine z Ezrą w Neo z Matrixa bawić się próbowała. Tron po mleko bardzo się spieszył i powrót Ahsoki do domu mocno zapeszył. Hera od Ezry wreszcie po takim czasie mleko dostała. Ezra? Siema, Eniu! Ahsoka wezwanie do Hogwardu od Sowo otrzymała. Tylko nie Slytherin, nie Slytherin. Nie do Slytherinu. Niech będzie! The high ground! Vader w domu pomyślał, że do Mordoru by sobie poszedł i pierścień tam sobie wrzucił. I żebyś ty, drogi widzu, że to koniec się nie smucił, to jeszcze na 3 sekundy Anakin powrócił. Hello there. Dzisiaj omówimy 7 odcinek, ocenimy wszystkie postacie i na koniec zobaczymy parę memów. Zrobimy to w mega dużej pigule, a mam nadzieję, że mój ziemniaczany internet pozwoli nam zrobić w przyszłości tier listę Ahsoki, gdzie razem ocenimy wszystkie odcinki i zrobimy rozszerzone podsumowanie. Na początek chcę tylko zaznaczyć, że wiem, że śmieliście się z mojej punktualności, jeśli chodzi o recenzję Ahsoki. Tak, bardzo punktualne recenzje, no ale posłuchajcie, po pierwsze, mleko samo się nie znalazło, tak? A po drugie, uwierzcie mi, że mam rywala. Niemożliwe. Ponieważ przez to, że teraz dużo robię Ahsoki, wyskoczył mi w proponowanych film, gdzie gość parę dni temu analizował zapowiedź Ahsoki. Co? Serio, zapowiedź. Ja myślałem, że to jest parodia, ale nie. Weszłem, zobaczyłem film. Gość zrobił legitne rozłożenie zapowiedzi na części pierwsze. Słyszałeś? O człowieku, który był bardziej regularny niż Chip 17. Można się nauczyć tej potęgi? Nawet się w komentarzach śmieli, że ej, ale przecież serial już wyszedł. Więc kurwa, mam konkurenta w regularności. Nareszcie. Godny mnie przeciwnik. O tym pojedynku będą pisać legendy! Ale tylko.
Taki śmieszek na początek. Jeśli miałbym w dwóch zdaniach powiedzieć, jak czułem się po obejrzeniu przedostatniego 7 odcinka, tak, były fajne sceny, jak na przykład walki, było łechtanie nostalgii gwiezdnowojennej. I były dziwne sceny, jak ta cała scena, jak chcą Herę zesłać do kolonii górniczej. Jednak pod sam koniec odcinka nasuwało mi się na język tylko jedno zdanie. Łopanie. Mam nadzieję, że finalny odcinek będzie trwał 2 godziny, bo oni mają sporo do wyjaśnienia. A czy ostatni odcinek miał 2 godziny? No niekoniecznie. Jeśli miałbym podsumować finalny epizod jednym słowem, to użyłbym niedosyt. Nie wiem jak wy, ale ja po zobaczeniu ostatniej sceny miałem takie... Jak to nie ma więcej? Gdzie odcinki? Po finale miałem wrażenie, że to nie jest finał, że jeszcze będziemy mieć parę epizodów, które, nie ukrywam, przydałyby się, żeby wytłumaczyć niektóre rzeczy. Przede wszystkim w finale było za mało Baylena. O kurde, pierwszy raz go nie nazwałem Vaderem w domu od początku tych recenzji. I jego uczennicy Shin, którą możecie znać jako... Babę z miotłą. I po drugie, nie było czasu, żeby zrobić strona prawdziwe zagrożenie. No bo kurczę, jeśli ma być szczery, okej, okay, on miał niby wielki plan i na końcu zdisował Asokę, że lol, ale cię ograłem, GG easy. I spieprzył po mleko, ale robił takie głupie błędy, jak na przykład zostawił otwarte drzwi, co on gdzieś tajniaka puścił i mu wstyd było, chciał wywietrzyć, nie dało się tych drzwi zamknąć wcześniej. Miałem takie wrażenie, że Tron, który miał być wielkim strategiem i fiveheadem Gwiezdnych Wojen, trochę uciekł, bo miał farta. Zero k***a skilla, a wszystko k***a faci p***ony sku... I na pewno nie zaszkodziłoby dać więcej czasu Sabin na nauczenie się władania mocą, a nie jak to w finale, o co też był duży ból dupy w internecie, nagle stała się bogiem w używaniu mocy. Ale o tym w szybkim podsumowaniu najważniejszych postaci, do którego przejdziemy teraz. Zacznijmy od tytułowej Asoki. Jeśli miałbym zarzucić jedną rzecz tej postaci, to... Poker face. Ja wiem, że ona dużo przeszła, jest teraz bardziej stoikiem i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście pod koniec... Czego nie mówiłeś wcześniej? Mówiłem, ale ty nigdy mnie... Trochę poluzowała kija w dół, wiecie gdzie. Więc mam nadzieję na jej zmianę w drugim sezonie. Jej uczennica Sabin. Bardziej widzę ją jako Mandalorianina niż Jedi. I tak samo wy, bo tak wynika z ankiety, w której głosowaliście. To znaczy pomijając fakt, że wygrała odpowiedź kiedy memy. I nie chodzi tutaj o to, że nagle z dupy nie potrafiła używać mocy, a nagle stała się bogiem. No bo w internecie, jak to w internecie, była to gównoburza, że Sabin pochodzi z rodu, gdzie byli wrażliwi na moc. I o, w Wojnach Klonów była podobna scena. To nie jest ważne. Dla mnie, na przykład weźmy sobie na warsztat, ostatni odcinek, scena, gdy trójka naszych bohaterów walczy na miecze. Miałem takie, a później Asoka każe Sabin przerzucić się na blastery i kurde, nagle ta walka wyglądała o wiele lepiej. Każda scena, gdzie ona zachowywała się bardziej jak Mandalorianin niż Jedi, mi się podobała. I nie ukrywam, że trochę na sucho uszło jej to, że no koniec końców sprowadziła zagrożenie w postaci Trona na galaktykę, ale tak jakby nikt tego tak nie widzi? Aha, a ja wiem dlaczego, bo powiem wam, że po ostatnim odcinku to Tron to taka miękka faja. Dlaczego? Przejdźmy do naszego smerfowego admirała, który, jak przypomnieliście mi w komentarzach, został ochrzczony niebieskim Elonem Muskiem. Może jego plan to, wiecie, żeby wrócić i kupić Twittera i zmienić go na X-a. Dobry plan! Aktor świetny. Sposób taki wykalkulowany, w jaki on mówi, bardzo mi się podobał. Ku chwale Imperium. Ale jeśli zapytałbym się kogoś, kto nie zna Trona z książek albo nawet serialu animowanego, czy po finale się go boi, nie zdziwiłbym się, gdybym dostał odpowiedź... No tak średnio bym powiedział. Mam nadzieję, że kurczę w drugim sezonie coś pokaże, bo no matko, nawet w Rebeliantach ta bardzo przerażająca scena, jak naucza matematyki. Tutaj mamy oś X, a tam znajduje się oś Y. Szkoda, że nie interesujesz się matematyką. Nie mogę patrzeć dłużej. W ogóle to polecam kanał Międzygalaktycznego Gentlemana. Fajne ma krótkie przeróbki Star Warsów. Witajcie, stary wrócił z wakacji. Trochę się wydłużyły, ale jakie przyjemne były. Tym bardziej problem z Tronem jest taki,
że niby mamy zielone światło na drugi sezon Ahsoki, ale ostatnio Dave Filoni powiedział, że pierwszy sezon był bardzo trudny do nakręcenia i nie daje gwarancji, że zrobią drugi. Czyli naszego wielkiego niebieskiego admirała Gargamela możemy zobaczyć dopiero w filmie podsumowującym, można powiedzieć, Mandoverse. I na bazie serialu, no kurczę, no nie będzie on jakimś wielkim zagrożeniem. To jest killer? To jakaś popierdółka, a nie killer! A ja bym chciał, żeby był, żeby ludzie przy tym filmie się go bali, a nie żeby był Haksem 2.0, który miał być wielkim złym, a najlepiej nadał się jako ściera do podłogi. Ponieważ dla mnie głównym złym i najlepszą postacią był Baylen i jego uczennica. 100%. Te postacie autentycznie mnie kupiły, mimo że mieliśmy relatywnie mało czasu, żeby je poznać. No i niestety RIP Ray Stevenson. Nie zobaczymy go w drugim sezonie, a szkoda. Mam nadzieję, że no, znajdą kogoś, kto będzie miał tyle charyzmy, co zmarły aktor. No, ciężko będzie. Hera Chopper i... Jason! Praktycznie postaci filerowe, a Zeba nie było, bo CGI to za drogo. Ezra. Podwójna beka. Wiecie, że moje pierwsze wrażenie, jak go zobaczyłem, to było... A ty chyba kim jesteś? Ale kupił mnie, bym chciał go zobaczyć w jego normalnym, nazwijmy to, wyglądzie. Nasza memiczna baba Popek trochę nie wykorzystana w tym serialu. I Anakin, fajnie, że był, dla mnie na plus. I z tego, co powiedział Dave Filoni, on może mieć dużą rolę w drugim sezonie, więc no. This is where the fun begins. To tak w skrócie, a pełne podsumowanie całego sezonu chciałbym zrobić razem z wami w formie tier listy na streamie. Będzie info w kartach społecznościowych. A teraz małe uzależnieńcy, tak, idziemy do... kurde, stare memy. Nie nauczyłem cię jeszcze wszystkiego. Sorry, zła lekcja. Ale ja nie rozumiem, jak to zła. Przecież jak spotkę jakiegoś, kurde, szczyla z mieczem świetlnym, to musi być jak zrobić mu. Do it. O nie, gdybym tylko posłuchała rad mistrza, to nie doszłoby do tego. Ezra i Tron w nieznanych regionach koloryzowane. Ale nie wiem, o co chodzi. Przecież to jest kurwa zwykły screen z serialu. Skitu. Po co Dave Filoni stworzył całą serię Disney Plus, żeby wyjaśnić, jak Tron wrócił, skoro mógł po prostu powiedzieć somehow Tron returned. No się ma kurwa. Luke, kiedy nie będzie mnie już, ostatnim Jedi ty będziesz. Znaczy, jest jeszcze Ahsoka, i Cal, i Ezra, ta i 500 innych Jedi. W sumie walisz to. Nic ci nie będzie. Ja, tylko że tym wszystkim Jedi, jak Luke się nawalał z Vaderem, to się przypomniało, że mleka nie mają i nikt kurde mu nie pomógł. Wcale się nie nauczyli tego ode mnie. A po drugie, to mam wrażenie, że jak Palpatina wskrzesili i mu powiedzieli, ile jeszcze kurde Jedi biega po galaktyce, to on o swoim rozkazie 66 mógł tylko jedno pomyśleć. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. O, proszę, Anakin niczego się nauczył. Ahsoka, widzę, że nie masz mi już nic do zaoferowania. Anakin, jeszcze nie nauczyłem się wszystkiego. Rozwala pod nią podłogę. To koniec Ahsoka, ja mam high ground. A kurde. Widać, że czegoś się jeszcze jeboniutki nauczył. Ahsoka. I have the high ground. No kurwa, uwalenie mu kończyn nie poszło na marne. Zamawiam pizzę, smarku. Co byś na nie chciała? Ananasa. Zła odpowiedź. Dlatego... Może w zemście Sithów Palpatine przeciągnął go na ciemną stronę moc tak naprawdę, bo powiedział, że Jedi dają ananasy na pizzę. Kontroluje Senat i nasze sądy. Nie możemy pozostawić go przy życiu. Windu bierze pizzę z ananasem.
i Kepsa na łagodnym. Mam nadzieję, że naładowaliście się choć trochę memami i że będzie ich więcej, gdy wrócimy na główny kanał. A wiecie już, kiedy wrócimy. Kiedy nowy Kapitan Bomba? Mów! Bo ja to nie wiem. Prawdopodobnie. Jak Chip 17 wróci na główny kanał. No to se jeszcze poczeka. W każdym razie na pewno pomogą lajki i suby pod tym filmem. Piszcie, co sądzicie o Asoce, głosujcie w ankiecie, jak oceniacie ten sezon. Co wam się podobało, co wam się nie podobało i co mi umknęło. A póki co tyle z mojej strony. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami.